pan Józef Gawron. Serdecznie witamy panią wojewodę. Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przechodzimy do trzeciego punktu obrad dzisiejszej sesji. To jest wręczenie przez wojewodę małopolskiego medali za długoletnią służbę. Szanowny panie wojewodo, dostojni goście, szanowni państwo. Mam zaszczyt poinformować, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej uhonorował odznaczeniami państwowymi zasłużonych pracowników Starostwa Powiatowego Wadowica. Uroczystego wręczenia odznaczeń w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokona pan Józef Gawron, wicewojewoda Małopolski. Szanowni państwo, na podstawie artykułu 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej odznaczeni zostali medalem złotym za długoletnią służbę pani Krystyna Kosycarz. Pani Anna Szewczyk. Pani Władysława Turkiewicz. Pani Dorota Wojtasiek. Bardzo proszę o pomoc pana starostę. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczam panią złotym medalem za długoletnią służbę. Gratuluję bardzo. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przynoszam panią złotym medalem za długoletnią służbę. Serdecznie dziękuję panu prezydentowi. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczam panią złotym medalem za długoletnią służbę. Dziękuję. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczam panią złotym medalem za długoletnią służbę. Osoby wyróżnione złotym medalem proszę o pozostanie. Medalem srebrnym za długoletnią służbę został wyróżniony pan Rafał Stuchnik. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczam pana pracownika. Dziękuję serdecznie. Panie wojewodo, serdecznie dziękuję za wręczenie medalu. Ja myślę, że w tej chwili to chwila dla fotoreporterów. Wszyscy dostojni goście. Przepraszam za to lekkie opóźnienie dodawcze, ale zdążyłem na punkt właściwy, więc czuję się, że nie zawiodłem państwa. Troszeczkę tutaj te prace remontowe przedłużyły nam dojazd. Ale on nas cieszą, że się dzieją. Tak, przeżyjemy te prace remontowe. Byle prawda, kończyły się pozytywnie. Pierwsze słowa chciałem pogratulować i podziękować wszystkim odznaczonym. To jest tak, że w urzędzie są gdzieś w pokojach urzędnicy i pracują ciężko, czasami przez dziesiątki lat i nie zawsze ich widać. Dzisiaj była okazja, żeby postawić panie przed tak szacownym gremium i pokazać i podziękować za te lata pracy. Do mnie docierają zawsze uwagi na temat urzędników, gdy coś jest niezałatwiane i ktoś pisze skargę. Natomiast ci dobrzy urzędnicy w samorządach to
Z reguły o nich rzadziej się słyszy. A trzeba właśnie dostrzec, że są, że pracują, bo pracują dla mieszkańców. I pracują rzetelnie i dobrze przez wiele lat. Dlatego jeszcze raz gratuluję i miło mi było w imieniu prezydenta móc Państwa odznaczyć. Nie wiem, czy Państwo zauważyli, ale pewnie tak, no. Złote medale dostały kobiety, to w liczbie 4 razy większej niż mężczyźni. Jeden srebrny na otarcie West tutaj dla przedstawicieli tej wyższej części społeczeństwa. No. Panie starosto, no, trzeba coś zrobić, żebyśmy tu też lepiej wyglądali. No. Chociaż zgodnie z prawem naturalnym, no, kobiety są zawsze lepsze. No, i zasług mają więcej. No dobrze, to. Ale niemniej jakieś parytety, no trzeba byłoby tutaj pomyśleć, żebyśmy też się pokazali z tej lepszej strony, że nas stać na wiele lat dobrej pracy. Panie przewodniczący, panie wojewodo, panie starosto, wysoka rada, szanowni państwo. Przypadł mi wielki zaszczyt w imieniu swoim, w imieniu moich koleżanek odznaczać dzisiaj. Złożyć podziękowanie dla wszystkich osób, które przyczyniły się do dzisiejszej uroczystości. W pierwszej kolejności chciałbym podziękować panu staroście Bartoszowi Kalińskiemu, który złożył odpowiedni wniosek w naszej sprawie, docenił naszą pracę, długoletni staż i wniosek został następnie poparty przez pana wojewodę, któremu również bardzo dziękujemy, że nie tylko poparł, ale również przyjął dzisiaj i osobiście nam wręczył. Bardzo dziękujemy i chciałbym się podzielić taką refleksją. Jestem w gronie osób, tutaj siedzących po mojej prawej stronie, moich koleżanek, z którymi utworzyłem ten powiat. Jesteśmy od początku powiatu. Działaliśmy w różnych obszarach, przyczyniając się do jego rozwoju. Różne były sytuacje, które towarzyszyły naszej działalności, ale zawsze kierowaliśmy się interesem mieszkańców powiatu katowickiego. Dbaliśmy również o rozwój Małopolski, dbaliśmy o interesy Małopolan. Ale w naszej działalności kierowaliśmy się przede wszystkim roztropną troską o dobro wspólne. Czyli nasze działania były nakierowane, aby służyć wszystkim mieszkańcom. Dlatego jeszcze raz dziękując za to, że mogliśmy dzisiaj być tutaj tak pięknie odznaczeni przez pana wojewodę, pana prezydenta Andrzeja Dudę. Chciałbym zadeklarować, że nasza działalność będzie dalej kontynuowana i będziemy dalej dbać o to, aby ziemia wadowicka, powiat wadowicki, Małopolska dalej się pięknie rozwijały i my chcemy również do tego się dalej przyczyniać. Serdecznie dziękuję. Chciałem serdecznie podziękować pani Wojewodzie za oznaczenie w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej naszych pracowników. To była dla mnie wielka przyjemność podpisywanie, pisanie uzasadnień do wniosków. Każdy z tych osób, o czym już wspomniał pan radny sejmiku, no jest z tym powiatem od samego początku, od 1989 roku. I państwo w tej naszej drodze, tutaj gdzie jesteśmy teraz, bo musicie przyznać, że bardzo wiele zmieniło się do roku 1989. Bardzo się przyczyniliście do tych wszystkich naszych sukcesów. To była dla mnie wielka przyjemność podpisywać ten wniosek i cieszę się, że tak licznie i tak wybitne osoby zostały dzisiaj oznaczone. Uhonorowaliśmy to, co im się należało, bo dla nas oni byli bardzo ważni. Cieszymy się, że pan prezydent również to dostrzegł. To dla mnie jest wielka przyjemność, też dla państwa będzie jeszcze większe. Bardzo dziękuję panie wojewodzie. Myślę, że tyle. Dziękuję.